No i mimo, że kamery CCTV nagrały całe zajście, no policja nic w tym kierunku nie zrobiła, co nas bardzo... Takie doświadczenie, że nasz van nie zawsze się mieści. To zawsze odstraszały mi właśnie te śluzy, przeprawy przez nią. Ciekawe, który to rocznik. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja jestem Monika. A ja jestem Paweł. Jesteście na kanale Terasfera. Witamy Was z takiej pięknej miejscówki. Spędziliśmy tutaj cichą, spokojną noc. No teraz tutaj jeszcze się delektujemy słońcem, odpoczywamy, dopijamy kawkę. Tak. Ale zrobił się trochę ruch, więc pewnie zaraz będziemy się zbierać i pokażemy Wam tą fajną okolicę. Okolica jest sielska, spokojna, naokoło są farmy, no ale zaraz to wszystko zobaczycie. Pamiętacie, w tamtym roku jeździliśmy na jesieni po tych pięknych, malowniczych, angielskich wioskach i dzisiaj właśnie też do jednej z takich wiosek pojedziemy, która jest właśnie taką drogą wjazdową do tej pięknej, angielskiej scenerii. Tak, a jakby ktoś chciał zobaczyć kostło, to filmik będzie tutaj? Tak, tutaj, albo tak, tutaj. Tu, ja już pamiętam, nie, tu. No i mieliśmy podjechać tam vanem do wioski, ale no, mając już takie doświadczenie, że nasz van nie zawsze się mieści, postanowiliśmy pójść na piechotę. Idziemy teraz do St. John's Priory, a następne jest Lechfield, jest tamiza, słońce, krowy, mostek za mną. Idziemy teraz obczaić tą okolicę. I tak sobie idziemy i idziemy i tak jak już wiecie, chcemy zamieszkać w naszym campervanie od stycznia na stałe. Tak niektórzy ludzie preferują życie na łodziach, na przykład na tamizie. Panele super, ale ten agregat to mnie tak denerwuje, że masakra. Zakłóca mi tutaj całą tą okolicę, ten spokój, tą ciszę. Ale willa całkiem, całkiem. No jesteśmy na jednej z wielu śluz na Tamizie i tyle razy, ile chciałam przepłynąć łódką, to zawsze odstraszały mnie właśnie te śluzy, przeprawy przez nią. Ta jest akurat taka manualna, trzeba to ręcznie sobie otworzyć, przepuścić trochę wody, żeby poziom się wyrównał, wpłynąć tutaj w ten kanał i później otworzyć z drugiej strony, znowu wyrównać poziom wody i przepłynąć. No jest to taki długi proces i nie wiem, ale mnie to zawsze przerażało, że ta łódka gdzieś tam się zatopi albo nie wiem co. Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, że tutaj możemy tak sobie swobodnie spacerować nad rzeką, że nie jest to teren prywatny, tak jak w Marlow, jak widzieliście może ten odcinek, gdzie całe wybrzeże było zagrodzone, a tutaj po prostu fajnie wędkarze, łódeczki, łąka, no po prostu taki luz, wolność prawdziwa, więc sobie śmigamy. No także to był super pomysł, że nie przyjechaliśmy tutaj vanem, tylko wybraliśmy się na ten spacer, bo jest po prostu, no, czat. Na takich spacerach zwracałem uwagę na wędkarzy, jak oni są wyposażeni, słuchajcie. Wózeczki, leżaczki, wszystko po prostu, co tylko możliwe. Całe obozowisko. Mają tu raj po prostu. Thank you.
No i po tym dosyć długim spacerku doszliśmy w końcu do celu naszej wędrówki. No i spacerując w tym upalnym słońcu, tak mi się zachciało pić, że patrząc na ten pub, myślę tylko o tym, żeby się napić szandy. Chodźmy, zobaczymy, jak on wygląda w środku i jak smakuje w nim piwo. No już widać, że zbliżamy się, znaczy, że jesteśmy blisko Cotswold. Takie cacka już będą na porządku dziennym. No fajne, fajne. Ciekawe, który to rocznik. Ładny kolor. Dyniowy. Dyniowy. Jesienny. Tak oto spaleni angielskim jesiennym słońcem dotarliśmy do pubu. Zdróweczko. Długa wyprawa. Dobrze, że przyszliśmy na piechotę, to możesz się napić piwa. Mhm. Będziemy długo tak też wracali, także spokojnie mogę sobie takiego pinta wypić, leciutkiego, Peroni. Ja mam shandy, to jest piwo z lemoniadą. Z lemoniadą zmieszane. Dokładnie. Także bardzo fajny pubik, fajny klimatek. Fajny klimacik nad rzeczką. Także mamy tu menu i zaraz sobie coś zamówimy do jedzenia. Coś spróbujemy. Monia, gdzie ta nasza ryba? No czekamy i czekamy. Już wypiliśmy prawie wszystko, a jedzenia nie ma. Dobrze, że zamówiliśmy od razu, bo już naprawdę jestem głodna. Chyba te ryby łowią dopiero. W tamizie. W tamizie. Dorsza. Dorsz z tamizy będzie. No i przyszło nasze danie. Och, w końcu. Dorsz z ziemniaczkami, takimi wykrojonymi w kształcie frytek. Czyli takie tradycyjne fish and chips angielskie, czyli ryba z frytkami, z groszkiem, sosem tatarskim. Ziemniaki, rewelacja. No, takie domowe te frytki są. Zawsze mi się podoba, słuchajcie, w Anglii, jak podają groszek. Normalny groszek. Znaczy, w sensie, że nic poza groszkiem nie ma w tym groszku. Tak, jest po prostu groszek z wody. No. Ale ma to jakiś swój urok. Ale już nie ma żadnych przypraw, ani soli, pieprzu, nic, masła jakiegoś. No czasami jest. Czasami jest groszek z miętą na przykład. Takie pire. Ale dobre. Bardzo dobry sos tatarski. Jestem dumna z Pawła, że nie wziął kurczaka, bo on jest takim kurczakojadem. Kurczakojadem. Paweł zawsze je kurczaka. Gdzie byśmy nie byli. Ja za to prawie nigdy. Jak byliśmy w Granadzie, w tej restauracji marokańskiej, to nie jadłem kurczaka. Ojej, jak zapamiętałeś, to pytam, że nie. Dokładnie. Zapisałem je nawet w swoim pamiętniku. W kalendarzu z wielkimi literami. Nie jadłem kurczaka. Nie, ja bardzo lubię tą angielską właśnie rybkę z frytkami. Wybaczcie, że tak mamy wysoko ten stół, ale taka ławka wykrojona. Tak patrzymy, że mamy najwyższą ławę w ogóle w całym. Najniższą. Ławka. Najwyższą. Stolik. Stolik. Ale ławka jest. Ławka jest najniższa. Tak siedzimy. Ale wygodnie, nie? No wygodnie, powiem szczerze. Nie trzeba daleko machać się widelcem. Tak, blisko ust.
I w sumie jedno z wielu tysięcy miast angielskich, tak samo wybudowanych. Podobne, ale bardzo przyjemnie. Tak, fajnie. Ale nie ma tu nic takiego szczególnego, więc... Zmierzamy do Vana. Tak, będziemy zaraz wracać do Vana. Jako ciekawostkę mogę Wam tylko powiedzieć, że niedaleko tego miasteczka jest miejscowość Fineford. Jest w niej baza lotnicza, w której odbywają się co roku, bodajże na przełomie lipca i sierpnia, jedne z największych pokazów lotniczych w całej Europie. Mieliśmy okazję raz być na takich pokazach i wrażenie było niesamowite. Mm-hmm, tak, naprawdę. Potwierdzam. Najbardziej mi się podobał przelot naszego pułkownika, nie pamiętam już jego imienia i nazwiska, F-16. Widać, że to Polak. No. Brawura. Jasne, kozak. Słonko słonkiem, ale Monika już skuteczna. Widzę tutaj nowy sposób zakładania koszulki pod sweterek, jak tak, się robi chłodno. Wziąłem sobie t-shirt, zresztą, że może nie będzie za gorąco. No jest mi za chłodno. Jak ty to robisz w ogóle? Tak. Ściągnij ten sweter i załóż koszulkę, Jesus. Dobra. Udało się, jedna strona jest. Mamy to? Mamy to. Cieplej? Chciał mi zakładać t-shirt bez zdejmowania swetra. Ty. Sweter. Ty. Paweł znalazł skrót. Zobaczymy, czy dojdziemy szybciej, czy może jutro dopiero. Ale ścieżka wygląda spoko, także mam nadzieję... Ty to zawsze marudzisz. Dojdziemy. Trochę jest, nie? No, kawałek. No i jesteśmy. Doszliśmy. Na szczęście skrót był skrótem. Nie była to dłuższa droga. Udało mi się. No ale i tak, jak szliśmy, tak po prostu nie wydawało się, że to jest aż tak daleko. Ale jak już się wraca, to wtedy właśnie dopiero... Albo mamy taką kondychę. Że słabą? No, trzeba popracować nad nią. No i tak szliśmy i zastanawialiśmy się też, czy z naszym vanem wszystko w porządku, bo w międzyczasie dostaliśmy maila od naszych widzów z Londynu. Przydarzyła im się kradzież, no i zaraz Wam opowiemy o tym więcej. No niestety. Ale trochę przerażająca sytuacja. Ale zrobimy najpierw herbatę i zaraz Wam wszystko opowiemy. Moniki, torebki wszędzie porozrzucane. No bo to jak? Ten plecaczek to jest zawsze na tej sowce. Ajajajajaj. A taki joke. No, wracając do tej sytuacji włamania do vana naszych widzów, no jesteśmy z tym strasznie poruszeni, bo jest to bardzo, bardzo przykra sytuacja. Zresztą jak każde włamanie, kradzież. No, stało się to w nocy. No i mimo, że kamery CCTV nagrały całe zajście, no policja nic w tym kierunku nie zrobiła, co nas bardzo zszokowało. No, Magda dokładnie. Nam napisała w mailu, że po prostu po 3 dniach policja zadzwoniła do nich i powiedzieli... I zamknęli śledztwo, zakończyli. Tak. Także no co, skradli im jakieś narzędzia pozostawione w vanie, bo van był jeszcze w trakcie budowy, ale już, no, już zmierzali do końca. Akurat łazienkę robili. Tak. Więc no, taki apel, żebyście po prostu nie zostawiali żadnych wartościowych rzeczy. No i warto też zadbać o jakieś zabezpieczenia. No, ostatnio nawet podróżowanie Kasia z Łukaszem tam wrzucali na Instastories.
fajnie tak to było wszystko przygotowane odnośnie do odnośnie zabezpieczeń do kampera. I odnośnie bezpiecznego podróżowania już też. Tak, również. Tak, ogólnie bezpieczeństwa podczas podróży, także no warto sobie po prostu wziąć pod uwagę takie wszystkie właśnie kwestie, typy porady i tak dalej. I dbać o to, bo no tak jak widać, no to akurat się wydarzyło w Londynie, więc no Londyn no nie uchodzi za takie miasto bezpieczne, aczkolwiek no ładna dzielnica, wydawałoby się, że spokojna, tak. A jednak no... Takie rzeczy też się zdarzają takie w rzeczy, takich tak. miejscach. Także bardzo współczujemy, pozdrawiamy Magdę, życzymy dużo zdrówka. Tak, trzymajcie się tam cieplutko, wytrwałości w dążeniu do celu i będzie dobrze, no. Takie rzeczy się zdarzają, nie mamy na to wpływu, no. Tak, no my postanowiliśmy ten temat poruszyć akurat tutaj w naszym vlogu, żeby po prostu ostrzec innych, no żebyście mieli to na uwadze i nigdy o tym nie zapominali, bo no okazja czyni złodzieja tak naprawdę. Dokładnie. Więc nie stwarzajmy tych okazji, żeby im tego nie ułatwiać. Także Madziu, trzymaj się. I dużo zdrówka. Będzie dobrze. Dużo zdróweczka. No i tak nam minął dzień. Tak, i delektujemy się teraz tym ciepłym wieczorem, bo pogoda jest nadal super, co bardzo, bardzo nas cieszy. Tak, zostajemy tutaj na noc na pewno. Jeździ trochę aut jeszcze z tyłu, ale powiem wam szczerze, że coraz mniej. Już coraz mniej to nam nawet przeszkadza. Tak, w nocy na pewno będzie cicho. No a my będziemy już kończyć, żegnamy się z wami. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej. Ta.